T-45, rosyjski pojazd premium drugiego tieru, który też dostaliśmy za jakąś tam okazję w World of Tanks, charakteryzuje się następującym pancerzem. Słuchajcie, spód spodów mamy tutaj 10 mm, później 35 mm i to już nie są żarty. Płyta pod kątem również to nie są żarty, 25 mm. Nadbudówka tutaj kierowcy, cała z przodu 35 mm, po bokach 30 mm. To jest naprawdę bardzo, bardzo spory pancerz jak na ten tier. Bok pojazdu 15 mm, gąsienice i kółka liczone są jako 5-milimetrowy pancerz warstwowy. Miejsce parkowania pocisków artyleryjskich to na całej tutaj górnej powierzchni 10 mm i na wieży również 10 mm. Jeśli chodzi o tył, mamy tutaj 15 mm, a sam bazowy kompletnie kuperek ma 25. Tutaj jest tylko takie osłona. Dokładnie pokażę Wam to, jak to wygląda. Tutaj takie wywiewy. No i ten rancik tych wywiewów właśnie posiada 15 mm, natomiast sam tył kompletnie 25. Jeżeli chodzi o jarzmo, mamy tutaj znowu 50 mm, naprawdę bardzo, bardzo gruby pancerz. Warstwówka nawet przy rogach 25 plus 35, 15 plus 10. No fenomenalny pancerz. 35 mm na wieży bez kompletnie żadnego weak spota, bez kompletnie żadnego garnuszka. Pojazd niewątpliwie, z tego co pamiętam, cechuje się właśnie tym niesamowitym pancerzem, a Państwa oczywiście zapraszam do garażu, by pokazać ten pojeździk. A tak oto wygląda ten mały brzdąc. Bardzo mi się podoba w ogóle nawet z linii niektóre te pojazdy, jak T-60, właśnie ten, czy T-70, ten asymetryczny tutaj ułożenie wieży, asymetryczne ułożenie wieży. Pojazd naprawdę przykuwa oko, tutaj jak w batyskafie ten włas kierowcy. Potężne jarzmo. No a strach się bać, co to może odbić na drugim tierze. Jest jednak, widzę tutaj taki włazik, aczkolwiek on nie był kompletnie analizowany. Aha, bo kompletnie nie widać na płasko. No pojazd naprawdę lodzio, miodzio. Słuchajcie, mamy tutaj zaledwie, ze względu na gabaryty, pewnie zaledwie dwóch załogantów. Załoga przeniesiona ze 100 LT, mianowicie dowódca i kierowca. Moduły wentylacja, powłoka antyrefleksyjna i ulepszony system naprowadzania. Mamy radijko, które ma 300 metrów zasięgu widzenia gąski, 52 prędkość obrotu, rewelacja. Silniczek 85 koni, zaledwie 20% prawdopodobieństwa przy trafieniu, no pewnie będzie demonem prędkości, to on nie będzie, co daje nam 12,14 mocy na tonę, 41 do przodu, 15 do tyłu. Ja myślę, że ten pojazd może mieć dawać problemy z tym 41, zobaczymy. 59,71 obrót, no kosmos. Kamuflaż, słuchajcie, 34,57 i 26,68 w ruchu. Znowu tutaj jest zupełnie inaczej. Lighty powinny mieć ten sam wartość kamuflażu w ruchu, co w postoju. Jeżeli chodzi o zasięg widzenia 300 metrów, to jest, myślę, spoko. 34 prędkość obrotu. No i działko. 16,7 szybkostrzelności, 51 na PPK-ach, 84 na APCR-ach premium i 23 na HR-ach. To oczywiście jest penetracja. Zadajemy średnio 47 punktów uszkodzeń. Możemy zadać nawet około 62 z HR-ka. Na średni DPM na minutę to 783, 0,4 rozrzut na 100 metrów i tragiczny 2,4 czas celowania. Pojeździk posiada 140 punktów wytrzymałości. No i kolejna niesympatyczna wiadomość. Mamy tutaj minus 6 opuszczanie działa, plus 20 do góry. Z tą rewelacyjną pięcioperkową załogą i tymi modułami udaje nam się zredukować czas celowania do 2 sekund 0,9. Rozrzut na 100 metrów nie będzie już trącił 0,38, a nasz DPM wzrośnie do 817 punktów uszkodzeń. Suma summarum, zasięg widzenia 361 metrów. Sam jestem ciekaw, jak się tym jeździ, bo już kompletnie zapomniałem. Wcześniej, zanim się załadowałem, sprawdziłem, ile mam rozegrane tym pojazdem bitew. 5. Słuchajcie, kompletnie tego nie pamiętam. Zobaczymy naprawdę, co się będzie działo.
Na pewno nie będziemy grali na kamo, będziemy grali na pancerz. To skupianie mnie tu troszeczkę tak deprymuje. Zobaczymy, jak tutaj. Patrzcie, jaki jest normalnie taki agresor. Tu działo to ma, panie. No dobrze. Jeszcze w miarę celne można by się tam bujnąć, gdyby była mobilność. Dwa, jeden i poszły konie po betonie. Wiatr we włosach nie poczujemy. No, słuchajcie, 30. Bez wrażeń. To nie będzie zimny łokieć. O, tutaj już nawet pod górkę spuchł. Jedzie, jedzie wódz na śledzie. Ale dostał się za artyleria poprawi. Wow, i o to chyba chodzi. Bez najmniejszego problemu wysłaliśmy kolegę tutaj do wora. Chciałbym uniknąć spotkania właśnie z artylerią. Ja się tam ładnie spocą wyspę. Coś byśmy tu sobie ostrzelali. Jest celność. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Straciliśmy moc w silniku. To musiał poczuć. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Nieładnie, taki nieświeży ostrzał z wyspy. Ale cóż. Aha, wyspa się rzekomo przebiła. Chłopaki już są na dole. Artylerii nie widać. Niemniej jednak bardzo, bardzo agresywny pojazd. To działa, robi robotę. I to czuć. Ja tu sobie po was pojadę. Taki będę. Chętnie sobie pogram na to jarzmo. Wykończyliśmy go. Dokładnie. No, słuchajcie, jest niezła maszynka. Oj, 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 ale to spartoliłem. Bum. Bez mydła.
Jest celne, jest niezłe i odbija. Świetna zabawka. Przykazaczy statusie. Ale czemu się tak do tyłu cofnął? Myślałem, że będę miał mu jeszcze szansę zapeklować. No i tyle. Taki jestem normalnie zły. Powiem wam, nie spodziewałem się. Świetna maszyna. A jednak te premki, które się czasami dostaje, naprawdę dają do myślenia i dają frajdę. Użyjemy, bo możemy. No i mamy zwycięstwo, słuchajcie. Odznakę mistrzowską pierwszej klasy, strzelec pancerny i ogień skuteczny. Co za tym idzie, drugie miejsce w zespole pod względem damage'a. Zrobiliśmy 354 punkty uszkodzeń, 46 zablokowanych przez pancerz, 2 wykryte pojazdy, 3 fragi, 249 za naszą pomocą. Kredycików 13861 kaching. Zaskoczyłeś mnie. Pyk. Dawno tej mapy nie było. Trzecie tier, jest wyzwanie. Ale bez artylerii. O, i tak blisko prawej. Dobrze, tym razem prawą sobie pojedziemy. Zobaczymy, ile nam to zajmie czasu. Naprawdę jesteś niezły. Kolega tutaj troszeczkę. TKS-ik z panem mleczką. Co za cięż do wrogów strzelanie tutaj. Ule. To musiał poczuć. Ha! Pojazd przeciwnika zniszczony. 156 odbity, kozak. Jeszcze któryś tutaj. Maniak niszczyciel na parze. Się tutaj schował. Gotów do strzału. Dostałem nawet go
Ach, myślałem, że na nieskupionym go czaśniemy. Ale nie. Proszę, normalnie jaki tutaj, jak świetnie wygląda. Dobrze. Kurczę, całkiem przyjemnie się nim jeździ. Nie powiem, że nie. Proszę. Kolejne zwycięstwo. Odznaka mistrzostka drugiej klasy, strzelec pancerny, kuloodporny, ogień skuteczny i spartanin. Co za tym idzie, drugi wynik w zespole pod względem damage'a, 363 punkty uszkodzeń, 156 zablokowanych przez pancerz, widzieliście to naprawdę kozak, jeden wyspotowany pan, jeden frak, 20 za naszą pomocą, 12 tysięcy 3 kredyciki. Słuchajcie, od razu sobie zobaczę, ile to kosztuje. 14,814. Okej. Tak go jeszcze sobie prześwietlimy. Mega też maszynka. Jedziemy. Ostatnia bitewka. Himmelsdorf. Przepychacz. Słuchajcie, jak nic przepychacz. Taki tutaj jestem sprytny. Cześć, gdzie się zdziwić, powiem wam. Wierzysz do takiego? Myślisz, że go tu pypy? No, on ding, ding, ding. Jeszcze ci wypłaca błeza. 47. Ale tam widziało więcej losowało. Dobrze czepia to działo. Celne. Myślałem, że będzie tragicznie z tym skupianiem, no ale jak tak stoi w snajpin, to jest wybornie. Jakbyśmy dostali jakieś wsparcie. No i chodź tu. Co już, nie? Nie będziemy się wychylać, nie ma takiej potrzeby. Woja. Masakra ten pojazd. Ale mi go sieknął. Masakryczny jest. Aj, no muszą zajadać i kraść, nie? Ma nie jakby kompletnie bez lęku, patrzcie, łup. Mega, mega celność. Mega, mega pancerz. Nie ma dyskusji w ogóle z tym pojazdem.
tak twardy w połączeniu z taką siłą ognia. A i musiał zagryźć. Niemniej jednak, słuchajcie, kozacka biczewka. Naprawdę ten pojazd ma nieprawdopodobny potencjał. Aż się nie mogę doczekać wyników. Proszę, otrzymano epicką nagrodę. No dobra, dobra, już. Spokojnie. Aj, no, a sika chciałem. Niemniej jednak, kolejne zwycięstwo, trzy zwycięstwa. Pojazd jest fenomenalny. Odznaka mistrzowska pierwszej klasy. Strzelec wyborowy, kuloodporny, pojedynkowicz, ogień skuteczny i opanowany. Słuchajcie, pierwsze miejsce oczywiście bez dwóch zdań w zespole. Mamy 605 na stukane, 195 zablokowanych przez pancerz. Dwa wykryte pojazdy, trzy fragi, 136 za naszą pomocą, 17 696 kredytów, zwykłą, darmową dwójką. Słuchajcie, miałem zaszczyt gościć dzisiaj w garażu i pokazać Państwu T45. Darmowy kiedyś pojeździk rozdawany na jakąś okazję. Słuchajcie, super rzecz. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa. 1, 2, 3, go!